czy ty dzisiaj czujesz się zepchnięta trochę, bo nie ma co ukrywać, że całkiem niedawno twoje płyty polegały na tym. Wydawałaś płytę, 2-3 single, 2-3 teledyski, trasa złota, platynowa, nie eksponowałaś siebie, ty bardzo późno zaczęłaś grać sobą jako kobietą, kobiecością. Dlaczego cię to bierze? Na przykład jak patrzysz na Dorotę Rabczewską, to zazdrościsz jej, że ona z tego zrobiła walor? Że owszem, ma melodię, ma zespół, ale przede wszystkim ludzie patrzą na jej koncerty, ona, patrzeć. Ale chodzą, ona ma inny patrzą. Charakter, Kuba. To jest osoba, która lubi dominować, która... Domina. Sportowe ma jakieś korzenie, co też jest bardzo chyba ważne. I wiesz, lubi siebie, nie wiem, jest inaczej wychowana, jest młodsza, jest, to jest chyba inne pokolenie, ja nie wiem. Może jestem takim pokoleniem jeszcze właśnie takim trochę, wiesz, przepraszam, że żyję. Nie wiem, no to jest kwestia charakteru, no. Poza tym ja nie miałam takiego, nigdy nie było takiego ciśnienia w tamtych czasach, kiedy zaczynałam 15 lat temu, żeby, wiesz, no liczyły się piosenki, liczyło się coś tam do przekazania, ale przede wszystkim muzyka, no tak było na początku.